Przechodzimy do punktu piątego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2022 roku. A więc projekt uchwały był dostarczony Państwu radnym wraz z materiałami na sesję. Był też poddany obradom Komisji Rady Miasta. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosiła się pani radna Iwona Kołos. Udzielam pani głosu. Witam wszystkich, witam pana burmistrza i szanowną radę. Mam nadzieję, że jestem słyszana, bo musiałam się przełączyć na trochę inne Wi-Fi. I mam takie pytanie. 60 tysięcy mamy na odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku. Mam pytanie do osoby, która tworzyła jak gdyby program opieki nad zwierzętami. Jak wygląda sytuacja w Bielsku Podlaskim względem poprzednich lat? Wiemy, że edukacja jest dosyć duża, jeśli chodzi o taką świadomość społeczną człowieka, jeśli chodzi o i napiętnowane są sytuacje złego traktowania zwierząt. Ta edukacja jest w szkołach, ta edukacja jest w mediach. I mam takie pytanie, czy względem poprzednich lat, gdzie sporo mówiliśmy o sytuacjach takich trudnych, jeśli chodzi o zwierzęta, które gdzieś tam trzeba było odławiać, łapać, były sytuacje pogryzienia na przykład dzieci przez psy, które biegały gdzieś tam w różnych częściach naszego miasta. Czy ta sytuacja się uspokoiła i ile psów na chwilę obecną jest w schronisku i czy ta sytuacja względem poprzedniego roku, powiedzmy 19, 20, 21, niech weźmy sobie, czy ta sytuacja się uspokoiła, czy ta świadomość społeczna, o której tu się mówi w tym programie, świadomości społecznej, przynosi skutki? Że tych zwierząt mamy mniej, ten program zadziałał, bo ten program jest przecież prowadzony od kilku lat i tutaj pewne działania są widoczne. Czy widzimy świadomość społeczną w Bielsku Podlaskim? Czy ta sytuacja się uspokoiła, czy te środki nam wystarczą, te 60 tysięcy, czy może będzie mniej tych środków potrzebnych na utrzymanie tych psów? Czy te psy nadal są w schronisku, a może zostały już adoptowane? I kto kiedy ostatni raz był i kontrolował to schronisko? Domyślam się, że mamy jakieś raporty, ale czy pracownik, który się tym zajmuje, był w owym schronisku w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku? Dziękuję. Dziękuję pani radnej. W dyskusji zgłosiła się pani radna Danuta Karniewicz. Udzielam pani głosu. Szanowni Państwo, pani radna Kołos już mnie trochę uprzedziła, bo chciałam zapytać właśnie, czy były odwiedzane psy z naszego miasta, w tym Solniczkowie. W ubiegłym roku 13 psów odłowiono, ale mnie najbardziej zainteresował punkt 7, rozdział 3. Znakowanie psów w gminie. Jak to ma się odbywać? Czy to jest obowiązek, będzie obowiązek dla właścicieli psów i kotów, że trzeba będzie po prostu znakować te psy i koty? Czy jest to tylko w przypadku, jak będzie dokonywany zabieg sterylizacji lub kastracji, że można będzie przy okazji zaczipować, rozumiem, to zwierzę? Więc bardzo proszę o odpowiedź, na jakich zasadach będzie znakowanie psów w gminie? Rozdział 3, punkt 7. Dziękuję. Dziękuję. Do dyskusji zgłosiła się pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska. Udzielam pani głosu. Ten program jest realizowany. Jeżeli chodzi o znakowanie, to zwierzęta są znakowane, inaczej nie będą wysterylizowane. Chodzi o zwierzęta właścicielskie, ale bezdomne również. Kotom nacina się ucho, natomiast te zwierzęta właścicielskie też mają, no, lekarze mają obowiązek je znakować. Uważam, że ten program przynosi efekty. Co do świadomości ludzi, jak należy postępować ze zwierzętami, to tak różnie bywa. Dzięki temu, że są wolontariusze, którzy patrzą na osoby, które źle się opiekują zwierzętami, dochodzi do szybkich interwencji, zawiadamiana jest policja i jest reakcja ze strony policji. Miasto ma obowiązek zajmowania się zwierzętami bezdomnymi. Te zwierzęta pojawiają się i to w różnych okresach w ciągu roku. Sądzę, że po nowym roku również ta sama historia będzie w wyniku właśnie używania petard,
zwierzęta uciekną z zagród, z podwórek i będzie ten problem. Mamy podpisaną umowę z Soniczkowym. Soniczkowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest to schronisko, które ma dobrą renomę wśród takich zwierzolubów, wolontariuszy. Dlatego też parę lat temu miasto podpisało taką umowę. Niemniej jednak w porównaniu do poprzednich, no nie wiem, sprzed 10 lat, interpretacja jest taka, że jeżeli zwierzę trafi do schroniska, czy to będzie dotyczyło zwierząt w roku 2018, czy 15, czy 16, to będą zwierzę takie przebywające w schronisku, ono jest jak gdyby przez cały czas brane pod uwagę przy ponoszeniu kosztów przez miasto, czyli jakby utrzymane jest przez miasto. No nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć Państwu. Tutaj w projekcie uchwały została przedstawiona liczba zwierząt, które są na stanie w Soniczkowie. Podejmowane są działania dotyczące adopcji i tych adopcji było sporo. Nie potrafię powiedzieć ile na ten moment, ale sądzę, że ten program przynosi efekty. W związku w ogóle z trudną sytuacją miasta bardzo ubolewam nad tym, bo ceny rosną i również utrzymania tych zwierząt w schronisku, to kwota, która została przeznaczona w tym roku jest niższa, bo wcześniej to nie pamiętam, to było 100 tysięcy, teraz jest 94. Więc w ostatnim momencie, rzutem, że tak powiem, na taśmę, trzeba było przenosić między zadaniami pieniądze ze względu na to, że brakowało pieniędzy na wynagrodzenie dla schroniska. A to z kolei powodowało, że za mało pieniędzy jest na sterylizację. Karma drożeje, więc niestety może to jest właśnie, na pewno to jest związane z inflacją. Także te środki, które są zabezpieczone, one są niewystarczające, ale program przynosi naprawdę dobre rezultaty. Dzięki temu, że Rada podjęła ten program, że burmistrz wprowadził te zarządzenia, takie zarządzenia wykonawcze do tej uchwały, sądzę, że jest zdecydowanie lepiej niż wiele, wiele lat temu. Także to mówię, to jest zasługa i burmistrza, i radnych, także no, z mojej strony tylko mogę podziękować, ale po prostu jeżeli chodzi o stronę finansową, to jest tych pieniędzy za mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłosił się pan radny Piotr Wawulski. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani burmistrz. Przy tym programie trzeba, bo pani pochwaliła radnych i burmistrza. Przy tym programie przede wszystkim trzeba pochwalić wolontariuszy, którzy mają tak samo w sercu zwierzęta, tak jak pani. I oni w dużej mierze przyczynili się do tego, do adopcji zwierząt, że tych zwierząt nie trafia aż tyle do Soniczkowa. Oni się przyczynili w dużej mierze do tego, że te Soniczkowo zostało, znaczy radysy te, nieszczęsne rady zostały zamienione na Soniczkowo i dzięki pani decyzji też i pani staraniom, ale tutaj w dużej mierze to, że tych pieniędzy jest za mało, jak na wszystko zresztą, ale w dużej mierze to i przede wszystkim przez wolontariuszy działających na terenie naszego miasta, tych pieniędzy po prostu na szczęście wystarcza z tego względu, że oni działają na dużą skalę adopcyjną i pomagają w tym, żeby te zwierzaki trafiały, zanim trafią do Soniczkowa, albo już jak trafią nawet do Soniczkowa, to żeby tam nie czekały do swoich ostatnich dni, tylko szukały domu zastępczego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I jeszcze pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu.
Na początku swojej wypowiedzi właśnie też wspomniałam o tych wolontariuszach. Sama znam takiego zapaleńca, nie tylko jednego. Ja znam wielu wolontariuszy, którzy swój czas prywatny poświęcają zwierzętom i rzeczywiście tutaj chylę, że tak powiem, czoło przed dokonaniami tych osób. To trzeba po prostu kochać zwierzęta i przedkładać interes zwierząt ponad swój własny. Także naprawdę jestem jako ja, Bożena Zwolińska czy zastępca burmistrza, jesteśmy w ogóle jako Urząd Miasta bardzo wdzięczni wolontariuszom. Więc, ale oni też potrzebują wsparcia w postaci karmy dla zwierząt, bo wykładanie pieniędzy własnych to też jest problematyczne. No są jakieś tam organizowane zbiórki, ale ta ilość pieniędzy przeznaczona w budżecie miasta jest zdecydowanie za mała. Kastracja, sterylizacja przyniosła naprawdę dobry efekt, bo nie tylko zwierzęta bezdomne są sterylizowane, kastrowane, ale właśnie również właścicielskie i ta akcja no, cieszy się taką dużą i sympatią i popularnością. Także jeszcze raz chciałam podziękować wolontariuszom za ich starania i podzielam tutaj opinię pana radnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Iwona Kołos, udzielam głosu. Włączyć do słów pana Piotra i podziękować dzieciakom i młodzieży szkolnej, bo wielokrotnie widziałam akcje w szkołach i to jest ta świadomość, chciałam też podkreślić, zbierania karmy dla psów, zbierania karmy dla kotów. Dzieciaki są świadome tego, że jest to ważne, że o zwierzęta trzeba dbać. Myślę, że w jakimś stopniu to jest wynik naszego programu i ogólnie świadomości społecznej, która jest jak gdyby, o którą dbają również media, bo o tym się dużo mówi, napiętnowane są takie sytuacje, że dziękuję szczególnie dzieciakom, dziękuję młodzieży szkolnej, która bardzo chętnie włącza się w takie różne akcje, ta karma jest przekazywana, wiem, że odpowiednim instytucjom, także tych wolontariuszy, zaczynając od najmniejszych, w Bielsku mamy sporo, także wielkie czoło, chylę czoła właśnie dzieciakom i młodzieży szkolnej. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Chryniewicki się zgłosił, udzielam głosu. Pani burmistrz, porównując rok obecny i pieniążki na budżetowe na rok przyszły na ten program, pani zdaniem tych pieniędzy wystarczy mniej więcej na jaki czasookres? To jedno pytanie. Drugą kwestią jest to, że ja kiedyś no, głośno pochwaliłem ten program i dalej uważam, że jest on dobrym programem. No tylko szkoda, że na kolejną z rzeczy brakuje nam pieniędzy, tak żeby wykorzystać wszystkie możliwości programu i w 100% starać się zagospodarować te wszystkie zwierzęta i problemy z tym związane, tak aby w Bielsku było w tym temacie jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję. I pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu. Szanowni Państwo, no tutaj korzystam z podpowiedzi koleżanki, która się zajmuje tym programem i pomocą zwierzętom. W projekcie uchwały jest na przykład sterylizacja, kastracja 10 tysięcy złotych i ze względu na ceny i tak dalej, to można powiedzieć, że tych pieniędzy wystarczy na 3 miesiące. Tyle można. Tak to mniej więcej wygląda. Wszystko tak? Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i proszę Państwa, proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum, bo za chwilę przejdziemy do głosowania projektu uchwały. Proszę o potwierdzenie. Jeszcze pana Eugeniusz Simoniuk. W tej chwili potwierdziło obecność 21 radnych. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.